czego dzieci pragną naprawdę. Tego, co dorośli, spełnienia swoich marzeń, bo każdy z nas, tak jak dorośli, tak i dzieci mają swoje marzenia. Dzieci chciałyby, mają proste marzenia, nie wybiegające daleko do przodu, w przyszłość, tylko takie na co dzień, proste, łatwe. I często można je bardzo łatwo spełnić. O czym marzą dzieci? O podróżach samolotem i statkiem. O Świętym Mikołaju, bo przynosi dużo prezentów. O zabawkach. Ja na przykład marzę, żeby mieć 100 imion. O to, żeby mieć fajny pokój. Żeby pojechać na wakacje. Niektóre dziewczynki chcą bardzo dużo lalek dostać, chłopcy chcą dostać nowe klocki. Ja chcę wyjechać do Zakopanego i mieszkać w Krakowie. Ja marzę o tym, żeby zostać piosenkarką. No, o zabawkach. Marzę o jakich zabawkach. Dojeć kola, jak mam wakacje, to nie chodzę dojeć kola. Przedszkole tutaj ma bardzo duży wpływ na dalszy rozwój emocjonalny, na dalszy rozwój społeczny każdego z naszych tutaj wychowanków. W każdym przedszkolu, jak i w życiu, człowiek musi kierować się pewnymi zasadami, regułami. W różnym wieku tutaj dzieciaczki rozpoczynają swoją edukację i obowiązkiem nauczyciela, programie naszej pracy edukacyjnej jest to, żeby to dziecko potrafiło zachować się potem w dalszym etapie swojego życia, w etapie szkolnym, więc musi nabyć pewne reguły, pewne zasady, które pomogą mu funkcjonować w grupie, w szkole, w klasie. W związku z tym od samego początku panie wprowadzają pewne normy, pewne zasady, reguły zachowań społecznych. Przede wszystkim jest to umiejętność współdziałania w grupie, umiejętność nawiązania kontaktu z rówieśnikami, z osobami dorosłymi, umiejętność radzenia sobie z problemami, z emocjami, to jest bardzo ważne, umiejętność radzenia sobie ze stresem. W tym wieku dzieci są bardzo energiczne, bardzo żywiołowe, więc skierowanie tych zachowań na takie prawidłowe tory, żeby to nie przekształciło się w jakieś zachowania z zabarwieniem agresji na przykład, tylko pomóc dziecku wyzwolić tą swoją energię w różnorakich działaniach typu właśnie dodatkowe zajęcia, jakimi są na przykład tańce, karate, gimnastyka korekcyjna czy wiele innych. Czy w przedszkolu jest fajnie? Tak. Dlaczego? Bo tam jest komputer i zabawki. Bardzo fajnie. Można się bawić, budować, kolorować. Mamy książki i się dużo uczymy. No bo są zabawki, są koledzy i można rysować. Możemy się fajnie bawić, są bardzo dobre posiłki, rysujemy, malujemy i jest po prostu fajnie. Bo lubię się bawić z kolegami. W przedszkolu można się bawić z dziećmi. No bo mogę na przykład chodzić do logopedy i mogę się dużo uczyć. Czego się uczysz? Robić szlaczki i dużo robić różnych ciekawych rzeczy. Fajne panie. W przedszkolu można się bawić i z przyjaciółkami koleżankować. W przedszkolu lubię się uczyć. Tam mogę się bawić
i uczyć się. Bo tam są fajne panie i fajne zabawy. No bo tam się mogę bawić z koleżankami i z chłopakami. Dziecko w przedszkolu uczy się poprzez zabawę, bo taka jest forma edukacji małego dziecka. Janusz Korczak, znany pedagog, znany lekarz, który poświęcił się dla dzieci, już wtedy mówił, że nauczyciel powinien być przyjacielem dziecka. I tylko taki nauczyciel, przyjaciel dziecka, potrafi dojść do każdego dziecka, dostrzec dziecko i traktować go indywidualnie. Bo jak dorośli widzą, jak dzieci się bawią i przychodzą do przedszkola i widzą, jakie dzieci są radosne, to oni też zaczynają być radośni, bo widzą takie uśmiechnięte minki. One są naturalne, spontaniczne, szczere. I my jako osoby dorosłe, gdzie może w pewnym momencie zanika ta nasza naturalność, tak się pewnie dzieje w życiu osoby dorosłej, ludzi dorosłych, musimy czerpać od dziecka tą radość życia, bycia tym szczęśliwym, uśmiechniętym, słuchania tego, co mówią dzieci, bo dzieci mają tyle samo do powiedzenia, co i my, osoby dorosłe. Czy dorośli są smutni, czy weseli? Czasem są smutni, ale przeważnie są weseli. Jak myślisz, z czego najbardziej cieszą się dorośli? Z tego, że mają dobre dzieci. Że mają fajne dzieci. Bo mają dzieci. I dlaczego jeszcze? Bo nas kochają. Czasami smutni, a czasem weseli. A od czego to zależy? Zależy od tego, jak się dzieci zachowują. A są grzeczne dzieci? Są chyba troszeczkę. Dlaczego dorośli są weseli? Bo mają dzieci. A dlaczego dzieci są wesołe? Bo chodzą do przedszkola. A powiedz mi, czy dzieci też są takie wesołe? Tak. A dlaczego dzieci się śmieją? Bo kochają swoich rodziców. Do widzenia, miłego popołudnia. Dziękuję bardzo. Musimy tak traktować dzieci, jakbyśmy chciały, żeby nas traktowano. Czyli dziecko jest po prostu małym człowiekiem. Także tak musimy traktować dzieci, jak chcielibyśmy, żeby nas traktowano. Dzieci takie są. Otwarte, szczere, proste, a czasami do bólu, ale no myślę, że właśnie dzięki temu można od nich czerpać taką naukę. Na przykład, czy możesz pomóc jakiejś starszej pani, na przykład jak się na ulicy przewróciła? Pomóc jej wstać? Powiedzieć, że nie jestem bohaterem. Siedzi sobie Turek i tak sobie myśli, żeby dziś do niego jacyś goście przyszli. Ja już nie wiem, tylko mam 5,5 lat. A kiedy będziesz dorosły? W czerwcu mam urodziny, 28 czerwca. I już będziesz dorosły wtedy, tak? I co będziesz robił wtedy? Wtedy będę się uczył. Bo wtedy człowiek jest weselszy i jest... już nie wiem. A potem niech on mnie go jada. Że jak zobaczysz, że surykatki brykają na drzewa, to się śmieje. Drugi raz nie mogałem. A potem pani wybiera jakieś dziecko i wtedy dziecko puka i może zmienić głos. A ty jesteś grzeczny? No, w domu gram. Jestem dziecko u domu tylko.
w cyrku jak jakiś klaun zrobię strach, to się też śmieje. No bo od tego światła już mnie bolą oczy. Od jakiego światła?